Nazywam się Żbika, a na imię mam kapitan, przynajmniej na razie. Dopóki mnie mój ukochany pułkownik żelazny nie zdegraduje, a niewiele do tego mi brakuje. Tak przynajmniej stwierdził pułkownik żelazny. Wczoraj cała nasza komenda musiała przejść test na inteligencję. Było to tak zwane badanie kontrolne. No przyznam szczerze, że jako jedyny zupełnie nie denerwowałem się przed testem. Było to spowodowane moją wrodzoną tą. Inteligencją. Trudne słowo. Pułkownik żelazny biegał co 15 minut do ubikacji. W pierwszej chwili myślałem, że coś tam się popsuło, a pułkownik żelazny, który jest znanym pe... tym, no, pedantem, znów trudne słowo, lata tam, aby wszystko naprawić. Dopiero później okazało się, że pułkownik posłodził sobie herbatkę proszkiem do szorowania kanalizacji, który przez przypadek zostawiłem na jego biurku, a traf chciał, że zapakowałem go w torby po cukrze. Kapral Klucha był tak zdenerwowany, że wypuścił trzech rosłych drabów oskarżonych o napad na siwiutkiego emeryta, a jego samego, znaczy emeryta, zakłów kajdanki i wepchnął brutalnie do celi. W godzinach popołudniowych przybył do nas pan egzaminator i rozpoczęła się próba testowa. Pułkownik Żelazny wszedł jako pierwszy, po pół godzinie wyszedł ociekając potem. Następny był kapral Klucha, siedział tylko 15 minut, ale za to wynieśli go sanitariusze. Po kapralu wszedłem ja, całkowicie na luzie, jak na inteligentnego funkcjonariusza przystało. Byłem tam tylko pięć minut. Egzaminator zadał mi tylko jedno pytanie, jak się nazywam. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą i z tym, co mam w legitymacji wędkarskiej, że żbik, a na imię mam kapitan. Egzaminator popatrzył na mnie uważnie i podziękował. Jego spojrzenie upewniło mnie, że widzi we mnie prawdziwego policjanta. Kapral klucha powiedział, że mnie wyleją nie uwierzyłem mu. Siedzę w swoim pokoju i myślę. Szkoda, że nigdy nie dowiemy się, który z nas zdał, a który oblał test. Pan egzaminator bowiem słodził herbatę czterema, a nie jak pułkownik żelazny dwiema łyżeczkami cukru. A ja przez zapomnienie nie zabrałem z biurka pułkownika mojego proszku w torebce po cukrze. Pan egzaminator dochodzi już do zdrowia w szpitalu MSW. Ale ja wiem, że i tak byłem najlepszy. Tak wysoka jest ta moja, no ta... Int, 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 Inteligencja. Trudne słowo. Nazywam się Żbik, a na imię mam kapitan.